Cześć, witajcie! Z tej strony Machesowiec, a ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015 na Knuston Farm. Ze mną w grze jest Tanas. Siema, siema. A poza grą na lagach jest Brączek. Cześć. Ogólnie kurde, zbieramy się do tego nagrywania, jakoś tam staramy się coś nagrywać na te kanały, ale nam nie wychodzi. Także przepraszamy za bardzo małą aktywność. Tak, Tanas, wiem, lubisz skakać, bardzo ładny kombajn. Na koniu. Ogólnie tak jak sami wiecie, no jak już wspominaliśmy, ta seria jest od tego, że sprawdzamy sobie mody przy okazji, dlatego żeby wam się nie nudziło, będziemy wymieniać co odcinek. Dzisiaj tutaj taki właśnie Fendt IMF, bardzo, no to są jeden model. To jest jeden model, kombajny są naprawdę takie, zajebiste są. Tam mamy Case'a Optuma z dość dużą przyczepą, a tam jakiś John Deere chyba M-ka. R-ka stoi wraz z dwoma przyczepami figielkami. I co, dobra, my sobie wchodzimy. Dobra, praktycznie wszystko mamy bardzo ładnie pod rączką. I co, i jedziemy. Ogólnie, kurde, przepraszamy za ten nasz nieogar. A kto jest nieogarnięty? Mam nadzieję, że tego na kamerce nie będzie widać, bo naprawdę dzisiaj przyjechaliśmy do domu dopiero o 8 rano. No zachlaliśmy, no co? Bywa tak w życiu, nie? No i kurczę, położyliśmy się spać i wstaliśmy o 12, Tanas mnie poratował, bo na całe szczęście był w domu. I mówię, Tanas o 13 nagrywam, dobra, wiem gdzie mówi, i wiesz, na serwer wbił, mówię, na nagramy. Od razu zapraszam na początku, do Brączusia ruszyła nasza nowa seria z 13. Naprawdę takie mody mamy, będzie taka seria, nie? Że aż się grać chce. No dokładnie, także zapraszam. Ty, chyba paliwa nam starczy, prawie 1000 litrów mamy. Ja ci kręcę, jak taki kombaj wejdzie, ty. No dobrze, sypię, jedziemy spuszczać. No już mamy 3 tony, także trzeba będzie to jakoś dobrze się tu przeciąć, Tanas, powiem ci. Albo po prostu dojedziemy do końca, bo mam nadzieję, że na tyle damy radę. A słomy będziecie prasować, jo? Tak, słomy będziemy prasować, ogólnie to tak. Już mieliśmy jedne żniwa z rzepaku, były na innych kombajnach, tam była sieczka, teraz idzie słoma i jeszcze musimy... Chyba, że będziecie te kombajny chcieli, chyba, że wam się spodobają, a jak nie, to jeszcze jedne kombajny jakieś pobierzemy, jakieś sobie przetestujemy kolejne i zetniemy sobie na sieczkę, bo tak już chciałem właśnie, żebyśmy mieli wszystkie pola. Ja was w swoim miejscu teraz robię prasowanie, żeby tak było. Tak, właśnie nie, ja już, no tak, bo kurczę, ja już pamiętam, bo my ogólnie ten odcinek był nagrany dwa tygodnie, nie było to nas dwa tygodnie, z tydzień temu. No. Z tydzień temu nagrywaliśmy, ale coś się stało z Camtasią po raz drugi, bo dzisiaj Brączkowi nie chciało trzynastki wyrenderować, dlatego nagrywaliśmy drugi raz. Coś się stało z Camtasią, że przy 100% wyrzuciło mi błąd podwójny. Dwa razy renderowałem, dwa razy wyrzuciło błąd, dlatego też niestety, ale odcinek się nie pojawił, no i tam właśnie rozmawiałem na ten temat. Teraz właśnie trzeba sobie przypomnieć, co my tam rozmawialiśmy, gadaliśmy na tym odcinku, ale właśnie było, że w kolejnym odcinku piszcie, czy chcecie talerzówkę. Czy chcecie jakieś, nie wiem, nie wapnowanie, ale rozlewanie gnojowicy tylko jakimś fajnym sprzęciorem, coś w tym stylu, jakąś pracę taką polową, taką pożniwną, nie? Żeby wam się to nie nudziło, żeby trzy żniwa pod rząd nie były. Także czekam na wasze tam komentarze, co w związku właśnie z kolejnym odcinkiem. Ja myślę, że można zrobić rozlewanie gnojowicy i gruberowanie. Wiesz co, ja to nie wiem, właśnie wiesz, jak chcieliśmy rozlewać gnojowicę, a tymi beczkami, znaczy ja nie wiem czemu, ale chciałem przetestować chyba te holmery. Widziałeś to zdjęcie na pulpicie, co miałem właśnie tego Holmera z tym kukerlingiem z tyłu podczepionym? Właśnie chciałem zrobić coś takiego u siebie na odcinku. Dość taki fajny zestawik by był, ale to mówię, zobaczymy. Wiesz co, Tanas, zrobimy? Przepniemy się i się obrócimy. I polecimy jeszcze raz w tą stronę, bo nie wyrobimy się, nie? Ile masz procent już? Czekaj. 83. A poczekaj, muszę zmienić na header. O, dobra. Akurat słowa mi wyleciała, ja mam 83%, tak jak właśnie tu Brączek. Jak chcesz jechać? Weź wiedź tam. No już od razu wiem, no bo przeczniaka nie robię. Zaraz na Tanasa tu czekamy. Ja mam 90 prawie procent. No to akurat kawałek jeszcze pojedziemy. Muszę zmienić. Dobra, super. I powiem wam tak, że jestem mile zaskoczony tymi kombajnami, bo no to nie jest duży kombajn, nie wiem czy nie można jeszcze headeru mniejszego wziąć mu. Jestem mile zaskoczony, bo to można nazwać jest taki średni kombajn, jeśli chodzi o gabaryty, i ja na pewno chciałbym jakieś fajne gospodarstwo takie nowoczesne mieć i posiadać któryś z tych kombajnów, bo naprawdę fajnie się na nim pracuje, jest dość dobrze zrobiony, zoptymalizowany, nie laguje mi tak jak te poprzednie dwa, co wcześniej miałem, tam było skrypty od cholery, nie powiem, tu też jest, ale jakoś sobie tam dają radę. I co, no to jeśli chodzi o farminga, to by było na tyle, no kurde, nie, dzionki nam lecą jak sami... Kurwa, Krzychu, nie krzyczałeś. Chciałem ci mówić, właśnie myślałem, że zauważyłeś. Nie zauważyłem, bo chciałem poruszyć temat. Nie, widzę cię, Krzychu, dobra.
Dobra, rura mi wychodzi, podjadziesz czymś? Tak, już jadę. O, wyszła. Wyszła, bo słyszałem. Ale tutaj nasypał. Oje, o matko, ile zboża, ty. Ten Ferguson jest... ma większy header, czy taki sam? Nie, obydwa takie same wziąłem. No takie same. Tak się tylko tobie wydaje może, wiesz? Ale ładne. Zobacz. Fajnie wyglądają, cieszę się, że właśnie są na jednym modelu robione i... Gdybyś co, ja ogólnie się napił czegoś. Weź sobie szklankę, masz sobie wodę. I ogólnie jeśli chodzi o farminga to tyle, jak sami widzicie dzionki nam lecą, dzisiaj mamy wtorek, ja już dzisiaj powiedziałem, że już nigdzie dzisiaj nie jadę. Dzisiaj zostajemy w domu, dzisiaj jest Liga Mistrzów, dzisiaj sobie popatrzymy kulturalnie, pójdę spać, bo przecież jutro ja muszę wstać na matury. Ja będę grał w grę. Ty sobie coś nagrasz przy okazji. Uff, Krzysiu, daj mi łyka, bo ja taki rozgadany nie słyszę. Ej, co dostanę jeszcze? O! Bardzo dobrze, jak taki rozgadany jestem, u Brączka cały odcinek nawijałem, dzisiaj też nie wiem co mi do bani weszło, Brączek tylko siedział i tak, tak jeździł sobie. Przytakiwałem. Przytakiwał tylko i mówię, no już dzionki lecą, dzisiaj już mamy kurde wtorek, Brączek jedzie w piątek, mało co mamy nagrane, jakiś vlog powinien się pojawić u Brączka, na dniach u mnie może jakiś krótki taki odcinek ze zbierania kamieni taką zajebistą maszyną. Także no mówię, to ogarniecie na dniach sobie ten temat. Dobra, ja tam już nie będę czekał, tylko jadę, to tam zrobię jakiś poprzeczniak czy coś. I co? I kurde, teraz matury. Brączek, mam nadzieję, że sobie tam od rana coś ponagrywa, albo prawdopodobnie będzie spał. Nie, będę nagrywał. Mówisz? Nagram sobie jakiś, nie wiem, singla coś albo coś. Albo przyszykujesz po prostu serwery czy coś w tym stylu. No to w sumie spoko było tak samo nagrać coś u siebie w domu. No, wprawdzie jo. Dasz radę. Mnie nie będzie tylko chyba 2 godziny. To się 120 minut, no coś w tym stylu. Kurde, no weź powiedz, że ten, że tylko podpiszesz się i wychodzisz. Niedobrze mi. Tam nawet się podpisać nie można. A mi jest ciepło, zamknąłeś okno. No, no ale nie chciałem, żeby tu dźwięki były jakieś. No coś, jest, to jest święto, dzisiaj to nikt nic nie robi, ptaszki były jedynie było. Dobra, to w otwórz. Jest! Naprawdę, ale to weź na szerzej już otwórz to całe w ogóle. I tak, wczoraj byliśmy, fajnie dzionki nam lecą, bo mówię, patelnia, o właśnie. Bo, ja mówię, o patelni to sobie kiedyś poruszymy, żeby nie za dużo. Poruszyłby sobie temat na Brusiowie, czy na tym, jak już właśnie wrócimy, takie podsumowanko jakieś czy coś, a dzisiaj tak to mówię. Wczoraj dzionek dość fajnie nam zleciał, wstaliśmy, o kurde, wstaliśmy dość późno, bo wstaliśmy chyba o pierwszej, z racji tego, że byliśmy po patelni, wstaliśmy o pierwszej, później, chodź tu, bierzmy sobie ucho, żebyś nie wyrwał. Nie wyrwał. O, bo czekaj, bo tam żeś mi w kabel wplątał. Tanek, gdzie jedziesz za mną, nie? Tak, jadę. To uważaj, bo musiałem cofnąć, dobra. Nie, ty ja zamknę, bo to psy czekają. No to mówiłem ci dlatego, no, że... No masz takie pieprznięte psy. Nie, po prostu dzisiaj jest święto i psy chcą poszczekać. Zamknij się! I mi przerwałeś temat. Coś chce. Nagrywam, cicho. A, i właśnie, no i tak wstaliśmy późno i później pan Krzysiu dzwoni, czy nie, sorry, poczekaj ta nas, czy nie chcemy vloga sobie nagrać. No mówię, pan Krzysiu nas zawsze pamięta, a mówimy jak nie chcemy, jak chcemy. I właśnie podjechaliśmy tam do pana, u którego nagrywałem, znaczy film. Dwa. Nagrywam! Nie mogę! Ty Radek ten pojeb... Dobra, poczekaj, no to otwórz. Nagrywaj. No nagrywam cały czas. Siema! Yo, możesz pomachać do kamery. Okulary pewnie chciałeś. No. Ty przyjechałeś na chwilę czy... Nie, no mogę chwilę. To siadaj, nagrywamy, ej. O kurwa. Ej, znalazły się moje okulary. Jak tam po patelni? Ej, szedzę, nie mam. O, może Radek se tam później nie będziecie widać. Poczekaj ta nas, bo ja będę cofał. No spoko. My też dzisiaj dopiero kurwa wróciliśmy, nie? Byliśmy na ognisku, Karol, nie kurwa prosiliśmy o 5 spać. Ej, ja od ogniska mojego wczoraj skończyłem. Wczoraj nie mogłem. My wczoraj żeśmy bimber weselny testowali i tak powiem ci, że już później to kolorowo było, ale fajnie, fajna pogoda na pewno. Jeden kiedyś ma. Ja już powiem ci, ja już jestem tak przechlany, że ja po prostu nie mogę się wyspać nawet przez to, bo ja wstaję, jest okej, ale później ja już mam taką bombę. Chcemy dzisiaj wody, żeśmy Brączek, o kurna, rura. Ja pierdzielę, Tanas, poczekaj. Brwa. Złóż ją. Wątroba tak mi napięta, że to tak. Nic jeść, jak zjem to zaraz mnie to napięta. Ja już też, naprawdę... No ta majówka to jest za bardzo już. A ja maturę, na którą to jest? Na 8 trzeba być. Jak matura jest od 9? No ale trzeba być na 8, nie wiem po co. Nie wierzę, nie? Ale no dobra, no trudno, trzeba. Ale dziwne trochę. A potem w klasach piszemy, no to po co? No przecież na sali nic nie... Dobra. Ty, ta nas. No.
wiesz co, ty leć za mną, wytniemy to, no jo. Cofniemy na dwa i będziemy wysypywać, bo ja nie wiem czy dojadę w ogóle. Ja wczoraj się znowu najebałem. Czekaj, ten to jest, ja pierdolę, masakra, nie? Ja powiem ci, że momentami cieszę się, że prowadzę, naprawdę. Wczoraj wieczorem tak już mówię, a dobra, bo zostaliśmy na noc, to mówię, to już później tak sobie ruszyłem. Ja są dość. Ja tak samo. Ja dzisiaj już powiedziałem, że zostaję w domu, bo codziennie tak wiesz, dzisiaj sobie gdzieś pojechaliśmy i w ogóle, a już się powiedziałem, że zostaję w domu, dzisiaj Liga Mistrzów, walnie sobie usiądę, wyśpię się na maturkę, żeby chociaż zamówy tam nie mieć jakikolwiek. Ej, ale po tej patelni to masakra, co to było w ogóle? Pierwsza i ostatnia taka patelnia, nikt no, więcej. Masakra. Ja już powiedziałem, że więcej tak nie jadę. Jadę swoim, nie mogę nie pić. Ta trochę pizza była, że nie mieliśmy na początku samochodu. No dobrze, Paweł był. Co niebie w drzewo. Nie zaję, no musiałem jakoś tu wycofać, żeby tu Thanasa nie... Jo. Dobra, teraz Thanas, ja będę teraz Thanas jechał. Wysyp lepiej. Spoko. Ty. Co? Wysyp się. No, chyba rurę muszę otworzyć. A co, gdzie ty te okulary zostawiłeś? No one były w samochodzie u Kepliny i ona nam dała, jak pod dom podjeżdżaliśmy, nie pamiętasz? Nie. Ja właśnie miałem ci pisać, żebyś ty do niej nie jechał czasami, bo ty do niej pisałeś, czy byłeś. Nie, napisałem, nie wiem, czy ten, czy mogę podjechać po okulary. Nie, nie możesz. Nie ma. O kurde, Thanas, wejdź mój kombajn. No się rurę do końca nie otworzyła, no. I tak się żyje na tej polskiej wsi, widzisz, kurde, co czas do czasu coś trzeba nagrać. Ty, może Thanas złapałoby na dwa. Złapie. Jeszcze trochę. Jeszcze dawaj. Idealnie. Kurna. U Staśka takie by się przydały, nie? Ty byś se takim pojeździł. Stasiek dzisiaj se siał. Kukurydzę kończyli. Dzisiaj? Dzisiaj święto. No ja dzisiaj skończyli. A. Chyba taka ekstra pensja była. 200 zapnijko. O kurde. Co ty gadasz? Czy ty w robocie byliście? Nie, guma. A, myślałem, że... Właśnie wczoraj widziałem, że tam guma właśnie siał. Ale my po człowieku Bobo do nas pisał, żeśmy przyjechali nagrać, ale nie byłem w stanie, nie? Żeby tam... 40 zł za godzinę? No święto, nie? Ja pierdzielę. No tak się żyje na tej polskiej wsi. Dobra. To już to jest kupa kasy. Od tamtej strony Thanas? A nie, mam pojęcie, można tu, można tam. Chcesz to się przetnij tu, a ja sobie tam. Też tam na ciągu robisz, nie? Też tam na ciągu robisz, czy nie? Ja tylko jeszcze. A Bolek cieszy, nie mam nagrane jakoś. Bo nie było... Nie, ja tego nie zaprosiłeś na jego. Ja to wakacje tylko robiłem, nie? No a wakacje to widzisz, albo mieliśmy gdzieś... A teraz normalnie, czy...? No teraz będę się do roboty, tak wiesz, na stronę. No tak, bo przecież ty też do szkoły chodziłeś, zapomniałem. Też się edukowałeś. Kurna, gdzie on nie mogę... Ale kac kupy, to kurwa... O Boże! Teraz jest temat na odcinku poruszył. Ty... To jest dopiero 13 minut? No. Jezus Maria. No to w sumie dobrze, bo dopiero mam... No sobie spali, o, to może owalimy to pole. Nawet, no ale co ty? Nawet w sumie nam to... Nie, no ty. A gdzie Thanas? Thanas? Nie nas. Po drugiej stronie jest. Thanas tam pojechał, tamten poprzecznik obciął. Mam nadzieję, że z mamą już wyjdzie. A dobra. Poszli. I ci powiem tak... Ty, a w piątek patelnia znowu, tak? No. Czy, jak jedziemy? Trzeba jakoś ogarnąć teraz normalnie. Ty, bo teraz na patelnię to za piątaka wchodzimy. To dobrze, dobrze, bo teraz trzy dychy... Imprez za 5 zł mogą być. No, to... Ja kurwa przypierdoliłem prawie 100. No ty, no ja 8 dych wywaliłem, nie wiem, bo... Ale nic takiego przecież nie kupowaliśmy. No jak... No fajnie, że za flaszkę wisi. No, a piwa były drogie. To... Kurna, dobra, nie wiem. Każdy się osobno walił. No, i to mnie najbardziej wkurzało. Mnie to samo, później... Bo nie, początek był fajny, póki jeszcze ludzi nie było, a później każdy się rozchodził i... Wiesz co, dobrze, że był Paweł w tym samochodzie, później posiedzieliśmy, bo ja już naprawdę... Kręgosłup tak mnie bolał. Ja w pewnym momencie złapałem tą... Polkę, nie? No, złapałem, ale nie. Polkę z tymi warszawiankami dwoma. No, się z nimi pobawiłem trochę. Właśnie, ktoś będzie w piątek na patelni, to tam zapraszamy, bo już ogólnie kilka osób tam ciekawych spotkaliśmy, naprawdę, widzów od cholery, co gdzie się nie ruszyliśmy, o kurde, cześć, Obrączek, Mafia Solec i naprawdę, ktoś będzie na patelni w piątek, to śmiało podbijać. A czemu Thanas jechał z tamtej strony? No bo mówię, żeby poprzecznik z tamtej strony zrobił. Jo. Ej, fajnie to pole dość wygląda. Kurde, Staśkowie taki fędzior by się przydał, nie? Trochę cisnął. Trochę chyba za duży, co? Nie. Tylko header by musiał zdejmować. By się chociaż przydał, bo ma tego TCK, nie? No, to i by to się tego starszego ma. To mu by się przydał CX, tak jak Bartek ma u nas. No. Ale wszystko by nam się tu przydało. Stary by mi się ciągnik przydał. No masz przecież dobry. No, ale większy by się przydał. Mi by się dobra wątroba przydała, żeby nie O Boże, ale ty powiem ci, człowiek tak 3-4 dni, ale ja już dzisiaj ja po sobie czuję, że... Wczoraj zjeść nie mogłeś... Gdzie ty tak dałeś w panik na tej patelni? No... Poczekaj. Ty bez nas zjeść byłeś, stary. Ja byłem gdzieś i z kimś...
piłem wódkę, o Jezu! Wódkę z Gwinta, nie wiem z kim, piłem wódkę z Gwinta. No byłeś z nami, goły był. Goły był nie, Bernard. Nie, goły to później z Sylwią siedział. No tak, ale jak my byliśmy ten Stumbrasa, to byliśmy u nich przy bagażniku i tam, żeś człowieku tyle żeś nawalił, że ty wam właśnie odpadłeś. Bo on ci lał człowieku po tyle, że było w szklankach takich dużych. I wy to wszystko piliście, a później ja patrzę, czy ty pamiętasz w samochodzie w ogóle, jak my cię próbowaliśmy z krzesła ten? Co? No my wchodzimy do samochodu, a ty na dwóch siedzeniach, nie, Paweł cię... Z przodu. Paweł cię... Chcesz wstać, ty. Nie wstać w ogóle. My cię człowieku, ja cię za habety ciągnę na tą stronę. A ten, kurde, szkarze lustra. Ej, to jest moja pierwsza i ostatnia taka patelnia. Już nigdy więcej tak na patelni. Ale bomby mają. Właśnie, zobaczcie jakie opcje fajne ma ten. Masz kamerę na tym, na headerze. Ej, dobra, ja to spierdalam, bo... No dobra, dobra. Bo Wasia po gaz byłem i mówię... O, po gaz, o, widzę, że tam gruba akcja będzie się działa. Mówisz, no, to ten, siema. Cześć. Takie odcinki to ja rozumiem. Na razie, Radek, trzym się tam, do jutła. No i lecimy, no dawaj słuchawkę. No. I no, to jest kumpel, z którym siedziałem od 14 lat w jednej ławce. Od takich małych gnojków i mówię, i dobrze, że niedaleko mieszka, tak się jeszcze... On chodzi do Solca do szkoły? Tak, od zerówki, mówię, chodziliśmy razem do szkoły. No wiesz, bo to jest, no blisko miał, nie? No to tu do nas chodził. Dobra. Ile mamy? No co trąbisz, ty penisie? Dobra, ta nas uwaga, dobra, jedź sobie spokojnie, tu cofaj. Nie, fajnie, fajnie, że nam się udało tego knusną fan nagrać, bo mówię, już długo się zbieraliśmy, nie było, też te serie tak trochę przystanęły. Pipe. O kurde, ale w brzuchu to mi tak jeździ, naprawdę... Ludzie, używajcie, póki jesteście młodzi. Naprawdę. Ty, o Jezu. Ale chujowo podjechał. Ale podjechał do dupy. A kierownicę skręcenie. Dobra. Realnie graj. Mam nadzieję, że tu trochę jeszcze sypnę, ty. To już full będzie zaraz. Trochę na przód, trochę na tył. Naciągnij trochę. Nawet spoko nam idzie, tam to bardziej to się rozchodzi. Ale ten cypelek powinniśmy tutaj opindolić. Kurde, ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć. Pewnie jak już tak ogólnie, jak już Brączek pojedzie, tak na spokojnie sobie usiędziemy, zaczniemy sobie przypominać, to fajne kilka, myślę, odcinków może wyjść z tego, bo mówię, no teraz to tak nagrywałem, bo jedziemy na spontanie, bo mówię, jesteśmy tak wyrąbani z sił, że naprawdę nie ma... Czwartek jedzie na nagrywanie chyba. No, jedziemy. Pojedziemy na pewno, pojedziemy jeszcze do pana Krzysia, sobie tak chociaż po prostu pogadać, jak ludzie. Do Czubaka jeszcze. Jeszcze do Czubaka, bo właśnie dzwoniłem, kurde. Czwartek taki dzień poświęciłem właśnie na ten, na pojeżdżenie po okolicy i ponagrywanie trochę. No, czekaj, którym się opuszczało? Kierownica kurwicie dostała. Widzę, słyszę. O Boże. Co tam? Kierownica jak wibruje. Cicho, wiem gdzie. Lewej stoi na wzgórzu. Ja sobie będę powoli jechał. Lewej strony się trzymaj. No i właśnie widzicie, jak na tych pedałach świetnie można grać. O, do legę można podnosić nawet. No, powiem ci, że jo. Spada, poszło. No jedź, bo i tak się teraz rozwiedli to. Ale tak to nie ogarnę dwóch stron, jak będę szybko jechał. No ja. Tak to ile mogę, to jeszcze wezmę. Już nie możesz. O Boże, znowu pociąg. Dobra, starczy. Ogólnie może nagramy sobie, jak będę budował ten podłokietnik tutaj do farminga, na to krzesło. Tylko muszę tak, zamówić joystick. Ale to bym miał pole wtedy vloga do siebie. No, chociaż jednego vloga bym miał. Mieliśmy zrobić to malowanie agregatu, ale jak sami widzicie, nie ma czasu. Nawet na głupie wstawienie zdjęcia na Facebooka. My mamy takie zajebiste zdjęcie. No. Wczoraj zrobiliśmy, musimy wstawić. To ja ci się sobie wstawię, to i to też, albo ty sobie z odcinkiem wstawisz to może. Zobaczymy. Albo jak ty wstawisz odcinek, to ja dopiero wstawię. Ja to wstawię dopiero wtedy, kiedy ten. Kiedy będę vloga dawał. No, to ja też wstawię, żeby ci go udostępnić. No nie wiem, czy czekać do czwartku teraz? Z czym? Z vlogiem? No właśnie, nie wiem. Czy coś... robić lepiej już? Ja bym na twoim miejscu zrobił już, bo nie będzie czasu. No właśnie, tak myślę. A ja sobie z kamieni nagram po prostu i tyle. I akurat ty zrobisz do mnie przekierowania, zrobię do ciebie i będzie gitarka. Mam nadzieję, że tam coś ci się uda z tego sklei na niewidem mamy tam nagrane. No ogólnie z całego materiału gdzieś 13 minut tego, co ja nagrywałem. Czyli no to do tam po odcinkach do 9 zjedziesz, no, i myślę, że te ujęcia. A mnie nie ma jakichś świetnych ujęć, bo naprawdę nie miałem też weny. I tam, no mówię, maszyny stały daleki odstępa od ciebie, więc każdą maszynę jak oddzielnie się... nagrywałem jakieś tam mierne. No dobra, chociaż jakieś parę na parę 10 sekund, nie tego. No, żeby jakiś tam wstęp, tak jak ja mam w agrotermie. No. No tam taki począteczek i tyle. No także może dzisiaj. Tanas, jak coś to jedź dookoła, bo ja jadę tym co ty właśnie, nie? No spoko. I mamy 20 minut, jeszcze chwila. Jeszcze chwila, no. Jeszcze damy radę.
Bierzemy się za renderowanie. Najpierw mój. Ty sobie renderował, ja... Kurde, chciałbym PS-a, nie? Ja sobie muszę kupić PS-a, bo chciałbym sobie tak usiąść, pograć na PS-ie. Mówię, ciągle na tym komputerze to nie jest ten sam klimat. Lubię sobie do brata pojechać, na łóżku się rozwalić, pada w rękę i można grać. Ty chciałeś PS-a kupić, ty Krzychu. Nie mam pieniędzy. No, to jak kupisz PS-a, to przyjadę i będziemy sobie grać. Zbieram na samochód, nie mam pieniędzy. Wprawdzie ja też zbieram na samochód, teraz to... Tobie to nie wychodzi. To nie wychodzi mi to niezbytnio. Ty, wprawdzie ta nas zaraz będzie może... Ja będę sypał, no. Weź tam syp. No, to zarobię sypał. I pewnie będzie pełny i my tak pewnie skończymy, bo... Albo pojedziemy sobie odwieźć. No, tak skończyliśmy wtedy tamten odcinek. Pojechaliśmy sobie odwieźć. I tak pewnie teraz też zrobimy, zasypiamy je do pełna. Weź sobie może zamknij drzwi. No ładnie to pole wygląda. Czy zamknij może drzwi, bo zaraz będą wchodzić jak... do siebie. Fajnie się kosi. Trochę, właśnie, troszkę też poza kabinką pojeżdżę. Zobaczcie klimat mapy, nie? Zajebisty jest. Podoba mi się ta mapa, mówię, to sera dość fajnie, mówię, możemy potestować te modziki sobie, nie ciągle jedno i to samo. 80-85%, tak. Super, ale tu wyjdzie nam robota. To jest ciepło, masakra. Kto zamknął okno? No psy szczekały. Zamknąłem. Łańcuchami. Znaczy łańcuchy szczekały psami. A wiesz, na dworze to jest jeszcze cieplej niż tu? Wiem, że jest jeszcze cieplej, a my dzisiaj trochę w domu, ale ja mówię zaraz, nie, w piłę, nie mam siły nawet w piłę pograć, myśmy sobie w piłę pograć, ja tak vloga byśmy nagrali. Ja tak czy siak pójdę na dwór na chwilę, bo muszę się przewietrzyć, bo siedzę w domu, ja się tutaj nie wyleczę z tego alkoholu. Kurde, mi Edotna jeszcze to. Dobra, my dopiero niedawno wstaliśmy, a kurde Karolina z praktyk będzie wracać, na 8 ją zawieźliśmy na praktyki. A musisz po nią jechać? Nie, już nie dam rady, Kaj, już tam przyjadą, powiem, bo oni chyba ci jadą gdzieś tam na grilla do rodziny, piąty dzień z rzędu. Jakie te słuchawki są zjebane. No zjebane, no ale dzięki nim chociaż nas zajebiście słychać, nie? A wiesz, jak mnie uszy bolą od nich? Mnie też. Kurwa, mać tam. Ale bo sami będziecie, usłyszycie w 13 dzisiaj, jak pięknie nas będzie słychać, nie? No. Ja tylko mam taką nadzieję, nie, że 13, jak ich knustą fan, bo... No właśnie, to nam się Brączek dzisiaj trafiło, że ten odcinek nie chciał mi się wyrenderować i to bierz 13. Dzisiaj te dwa odcinki mamy do renderowania. Jak coś się stanie, to ja się chyba zatłukę, nie? Pana z ile jest, powiedz mi? 89%. Dobra, to ja akurat zasypię go, wiesz? No ja. I będzie w porządeczku. Arek od nas powinien wrócić za 2-3 dni, bo router miał mu przyjść teraz. No. Na dniach. Dobrze, bo już go, kurczę, tak dawno nie słyszałem, tyle czasu minęło, właśnie na Bursie miał grać, bo tyle nam pomógł i kurczę, o, i widzicie, sam, no właśnie, bo, o, ja pierdzielę, 65%, tu jeszcze coś sypnę, pewnie nie. Już nie, stówka. Dobra, wiesz co, pojadę sobie tu. Ja idę zobaczyć, ile jest w case'ie. No spoko. 99%, serio? Jaki kwas, dobra. Ole, ma ciężko. O, to jadę. Wrócił 23 na godzinę, a Bolek mówi, że ma ciężko. Ale słychać. No ten case jest zajebisty. No, jeśli chodzi John o tego... Deere jak idzie. Kurna. A za będzie... A. Dzięki. Pa, nawet przyczepa ma te. No. Halogeny. Ale ona fajnie jest... ta przyczepa tam chodzi, nie? No. Ona ma osie skrętne. Ogólnie ładna przyczepa. No powiem wam, że taka paintowata, nie? Ale jeśli chodzi o model, to ciężko taką dobrą znaleźć. Tak ej! Ty widzisz na tym case'ie? Że mamy przyczepę na czerwono, widzisz? Czyli to chyba tyle samo pokazuje na monitorze, że nasypane jest. Tak jest, no. Szacun dla... to chyba... jak on Sida ma? I Merlin, Marlin, no naprawdę oni, naprawdę kawał dobrej roboty. Gdyby nie oni, powiem wam, że... Klasu flexu. No farming, jeśli chodzi o farminga dużych maszyn, naprawdę by nie było, bo no gdyby nie ich kombajny, to naprawdę nie byłoby na czym grać. Ja praktycznie no w każdej serii dużej nie byłoby mowy bez, nie byłoby grania bez jakiegoś tam klasa. Naprawdę robią kawał zajebistej roboty i trzeba to im przyznać. Niech robią to jak najdłużej, bo im to świetnie wychodzi, no i naprawdę ten ciągnik, no to jest bajka. A tam na nim też grał, nie? No, chyba na Challengerze jeszcze grałem też, chyba właśnie oni wydawali też naprawdę zajebisty ciągnik. Może właśnie tutaj na serię go wezmę i właśnie Challenger razem z tym John Deerem, który występował w pierwszym odcinku podczas siewów, by wystąpili, nie wiem, może jakaś... Wiem co, wyszły zajebiste grubery, takie po 30 coś metrów chyba. Pojebało cię. No, albo nie, to nie był gruber, to był agregat siewnik, nie wiem, to coś takie... 30 metrów? Takie coś, no może dobra, nie ma 30 metrów. 9 wystarczy. Ale to jest strasznie wielkie. Także jak znajdziemy jakieś grubery, bo wiecie co, ja pojadę polem, bo tu do nas naprawdę wytrzęsie także masakra. A daleko jeszcze? No do całego pola. Tam, na górę. Co to zamek tam jest? Jo.
Malbork. Rok 1410. Gonitwa pod Grunwaldem. No, gonitwa pod Grunwaldem, kurde, krzyku. Dobrze, ja się cieszę, że ja mam miniaturki porobione, ja już mam wszystko zrobione, bo już wtedy miałem przygotowane na tamten odcinek, także nic tylko renderować i oby się udało, Panie Boże Wszechmogący, proszę Cię o to, żeby jeden jak i drugi odcinek, bo nie wiem, będzie masakra. Dobra, my już tu kończymy praktycznie, nie wiem czemu, ale kurna, albo ta mapa jest tak wielka i jest przejrzysta i to niebo wydaje się naprawdę inne, albo ta mapa ma inne niebo. Ale gospod chyba fajne, co? Znaczy, no jest, wiesz, co potrzebne, nie? Nie ma jakichś pierdółek, tamtego jest właśnie to, co najważniejsze, tylko... Ole się wjebał tam na... Kurwa, co ty zrobiłeś? Nie wiem, w chwilę odciąłem się. Fajne gospo, takie typowo PGR-owskie. O, PGR-owskie, na pewno, z takimi halami. No, odnowione PGR-owskie. Ja sobie tam podjadę i cofnę. To nie możesz bokiem wyjebać tego? Mm, bokiem, jak to jest wypychany na siłowniku. A do boku nie wypycha? Ty, Tanas, chodź burtę mi otwórz. Ja pierdzielę, by go przygniotło chyba tam. Dobra, sypaj, cicho. Dawaj, o Boże! Ty weź łopatą odgarnij! Marian, ale ładnie, wysypuje. Nagrałby. O kurde, nagrałby. Ej, jeśli chodzi o tą szczepę, naprawdę polecam. Ten wpadł pod Boże. Ej, Tanas, uciekaj tam, słownie nie przygniotł. No i co, moi kochani, to by było Jezu, na tyle... Jezu, jak się wydach, cię przestraszyłem. Cicho, cicho, cicho. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Nie wiem, kiedy pojawi się kolejny odcinek i nie wiem, pojawi się z czego. Może, jak dam radę. Adaś już powinien do nas wrócić, już powinien też wrócić do siebie z aktywnością na kanał. My niedługo też powracamy już normalnymi filmikami. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć. Na razie.